chcemy, aby to była ramówka i poważna, i rozrywkowa. Rozrywkowa dlatego, że ludziom należy się sporo rozrywki i uważamy, że w naszym lokalnym wydaniu jest ona również bardzo ciekawa, interesująca, jak chociażby programy Marcina Maziarza, Zawodowcy oraz Winien i Ma, a także taka osobista porcja stylu Justyny Śniegockiej. Natomiast jeśli chodzi o poważne tematy, no to oczywiście zbliżają się wybory samorządowe i będziemy nasze programy publicystyczne również poświęcać tym wydarzeniom, a także specjalne debaty wyborcze oraz wieczory wyborcze z udziałem kandydatów, ekspertów. To wszystko czeka nas jesienią w TVAST. Wracają na antenę sprawdzone publicystyczne programy, jak choćby Prosto z Mostu czy W szerszym kontekście. Po wakacyjnej przerwie pojawią się też kuriery Pilski, Złotowski, Wałecki, Trzcianecki oraz z nowymi prowadzącymi Kurier Chodziejski, a także Kurier Czarnkowski. Nie zabraknie programów tematycznych, takich jak Motowizja czy też magazyn siatkarski Enea PTPS. Porcja stylu wróci we wrześniu na antenę, ale już w nieco innej, zmienionej formule, no i dwa nowe magazyny prowadzone przez Marcina Maziarza. Zawodowcy, w których będzie można od środka przyjrzeć się pracy fachowców i to bardzo różnych dziedzin, a także Winien i Ma, czyli rozmowy z ludźmi, którzy do niedawna zajmowali znaczące stanowiska, bądź byli osobami bardzo rozpoznawalnymi w regionie. Nie zmienia się godzina nadawania informacji. 3 dni w tygodniu o godzinie 18:00 najświeższe informacje z północnej Wielkopolski.